już tam stoi przy tym szlabanie. Nie wiem, czy nie zaliczymy przypału. W sumie Klaudia to jest przypałowiec na maksa. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Dzisiaj zrobimy taki troszkę mroczny urbex. Jesteśmy w opuszczonym prosektorium na terenie Dolnego Śląska oczywiście. Zapraszamy Was do oglądania. Teren jest pilnowany, więc musimy zachowywać się w miarę cicho. Wchodzimy właśnie do środka. Miejsce jest w kiepskim stanie przez to, że zostało już po prostu miejscem do schadzek, picia i tym podobnych. Tutaj mamy salę pożegnalną. Widać jeszcze starą obudowę drewnianą, łóżka, w którym prawdopodobnie takie właśnie pożegnanie występowało. Napisy tutaj prosektorium. Troszkę podewastowane. Posadzka w stanie praktycznie nienaruszonym. Wszystko brudne. Został jakiś obrazek. Jakieś napisy na ścianach, pewnie przez młodzież. No i co? Będziemy zwiedzać sobie te pomieszczenia, które nam się uda po prostu zobaczyć. Jakieś 200 metrów od nas jest tak zwana cieciówka. Siedzą tam i pilnują, żeby nikt tutaj nie zaglądał. Udało nam się wkraść. Fajnie, jakby nas nikt nie namierzył. Na ścianach widać jeszcze takie typowe krzyżyki, oświetlenie, wszystko zostało. Nie wiem, do czego służyło to pomieszczenie. Zobaczcie, obudowa drewniana, prąd był. Jest tak jakby ocieplone, było obudowane. Nie mam pojęcia, co to mogło być, ale jest ponure i mroczne. Jeśli wiecie, co to jest, dajcie znać w komentarzach. Przejdziemy sobie do dalszych pomieszczeń. Tutaj zajrzymy zaraz. Szukamy tego najciekawszego pomieszczenia. Najbardziej ponurego. Czyli... O, co my tu mamy? Widzicie? Trucizna. Coś się zachowało. Tutaj już w sumie totalna dewastacja. Mamy kibelek, umywalki. Tu prawdopodobnie był prysznic i jakieś biuro lekarzy. To pewnie jakieś ogrzewanie dochodziło sufitem. Oczywiście instalacja rozkradziona. Masz coś ciekawego? O, następny gabinet. Umywalka. Jeszcze taki stary tapczan. Nie aż tak stary, ale... Tutaj najprawdopodobniej była jakaś kotłownia. Ocieplało to pewnie cały ten mały budyneczek. Drzwi chyba do tamtego holu od drugiego budynku. Wow. Zachowały się jeszcze jakieś meble. Nie wszystko jest rozwalone.
segregatory, brak dokumentów. Cześć. Co my tu mamy? Nie, nie będę odwracał ulotki. Pasta BHP. Stare biurko. Kwiatki odeszły w zapomnienie, tak jak to miejsce. 1998. O, Klaudia zna nazwa kalendarz. Rok 1998. Datowanie zachowało się na 22 kwietnia. Jakieś buteleczki po lekarstwach. A, i zrobiliśmy kółko, tak? A gdzie jest to pomieszczenie? Najciekawsze. No tak, pewnie tam, gdzie nie wchodziliśmy. Cicho, słyszycie muzykę? Chyba coś podjechało. Słychać muzykę. Mam nadzieję, że to od tego domu. Zerknę sobie tam. Dobra. Nikogo nie ma. Co to jest? Myślałem, że jakaś stara świeca. Dobra, idziemy zobaczyć. Do tego pomieszczenia. No i jest. Mamy. Każdy wie, do czego służyło to miejsce. Także ma bardzo ciekawą przeszłość. Urbexową, że tak to ujmiemy. W takich miejscach zawsze jest taka kuźwa, dziwna energia. Tutaj pacjent kładł głowę i po prostu odbywał się tutaj. Tak, tutaj mamy odpływ do krwi. Nie lubię takich miejsc. Co my tutaj mamy? Pozostałości. Aceton. Sól farmakologiczna. Tutaj już się nie rozczytamy, ale coś nie coś zostało. Faktycznie. Dane nieczytelne, także nie muszę nic zamazywać. Pozostałości po dokumentacji pacjentów. Ogólnie dziwię się, że to wszystko tutaj zostało. Znaczy się, nie wszystko, ale w szpitalu obok również pozostały jakieś dokumenty pacjentów. To wszystko powinno zostać sprzątnięte, ale z drugiej strony nikt nie powinien też tam wchodzić. Tutaj obok też jest jeden budynek, zaraz sobie go zwiedzimy. Przejdziemy sobie teraz do tego drugiego budynku. Na sekcję jeszcze się nie piszemy, więc spadamy stąd. Idziemy zobaczyć kolejne budynki, których jeszcze nie zwiedziliśmy. Tylko tak jak wspominałem, najpierw musimy zerknąć, czy nikt się nie kręci. Czy przypadkiem nie mają obchodu. Nie chciałbym, żeby nas złapali w połowie filmu. Mam nadzieję, że w połowie, że będzie jeszcze tyle do nakamerowania. Dobra, wyłączam kamerę, musimy iść tyłem, żeby nas nikt nie zauważył, więc widzimy się w następnym budynku. Okej, budynek obok. Zobaczymy, czy jest tutaj coś ciekawego. Widzę, że jest rajban totalny.
Kurde, tam mamy nawet jakiś kanał, widzę. Jakiś warsztat tam był. Nie wiem, zobaczymy. Wchodzimy na piętro. Budynek pewnie też należał tutaj do szpitala. Nie wiem, co tutaj mogło się znajdować. Totalny syf, niestety. Ciekawe ułożenie sufitu. Mamy taki półokrąg. Coś się zachowało. Parę gazet. Kurczę, ciężko tutaj przejść bez szwanku. Jest i stara porcelana. Wszystko leży. Dziecko jakieś mieszkało. Kolorowanki. Misiu jeżu. Tam okofelkowana umywalka. Nie będziemy się tam przybijać, bo wszystko musiałbym zdeptać. Nie chcę nic niszczyć ani przesuwać żadnych przedmiotów. Gwiazdki na oknach. Faktycznie dziwne i tajemnicze pomieszczenie. Okej. Zobaczcie. Hotel Orbis Kasprowy. Dobra, przyjdziemy sobie do następnych pomieszczeń. Bo wszystko warto zwiedzić. Widzimy się na dole. Ktoś stoi przy szlabanie. Ktoś tam stoi przy tym szlabanie. Nie wiem, czy nie zaliczymy przypału. W sumie Klaudia, to jest przypałowiec na maksa. Nie ma go. Spieprzamy do następnego pomieszczenia. Tutaj. Chcieliśmy zobaczyć ten warsztat. Więc zobaczymy. Faktycznie. Kanał samochodowy. Wszystko w ruinie. Zostały jeszcze jakieś stalowe felgi, fotele, koła. Nie wiem, czy później to było wynajmowane na jakiś warsztat i jaką funkcję pełniło od początku. Zobaczcie. Coś się zachowało. Ogólnie robi się już taka atmosfera, że chyba będziemy stąd spierdzielać niedługo. Jak nas namierzą. Auto mamy niedaleko. Także na pewno się to uda. Chciałem jeszcze przejść do takiego drugiego budynku tu naprzeciwko. Bo ciekawi mnie, co tam jest. Tu jest strasznie. No to fajnie. Tylko przydałaby się jakaś lampa. Dobra. Biegiem, nam się udało tu dostać. Co tu jest? Totalnie zdewastowany budynek. Zobaczcie, jaki długi, pełno pomieszczeń. Naprzeciwko siebie. Zobaczymy tylko, czy nie wyszedł żaden z ochroniarzy. Pewno waty szklane, nie chciałbym w to wdepnąć, bo jestem w krótkich spodenkach. Tam siedzą nasi przyjaciele i pilnują. O, wyłuszczyło się. Tutaj mamy szpital i drugi budynek szpitala. Wiecie który? Bo mam o nim odcinek oczywiście. Nocny urbex. Dobra. Przejdziemy sobie do końca. To chyba był jakiś magazyn. Umywalki. Znowu umywalki. Pełno dokumentów. Zobaczcie.
stos umywalek. Dosłownie stosy. Nie wiem, czy pozostały z wymiany, czy miały być wymieniane. Zobaczcie, jak dach wali się w tych pomieszczeniach. Wszędzie umywalki. Szkoda, że nic ciekawszego. Natomiast... wow. Faktycznie. Natomiast warto uwiecznić po prostu te budynki przed tym, nim całkowicie się rozpadną. Albo po prostu zostaną poddane rozbiórce. Zobaczcie. Tyle dokumentów. Wszystko niszczę. No faktycznie musiał być jakiś magazyn chyba. Czerwonych pojemników nie dotykamy. Nie wiadomo, co tam jest w środku. No śmietnisko niestety. Obudowa od starego telewizora. No i nic ciekawego. O, wszędzie pozostały obudowy, telewizory. Nienawidzę tego zapachu, szkoda, że nie możecie tego poczuć. I nie chodzi o kibelki. Okay. Idziemy poszukać, czy może jeszcze coś uda się zwiedzić. Przejdziemy sobie do końca. Fajnie tutaj by musiało być w nocy. A niedługo zrobimy jakiś nocny urbex. Może gdzieś się kimniemy. Zobaczymy. Tutaj mamy byłe wyjście, ale nie możemy się wystawiać tam przed ich oczy. Więc znowu przebiegniemy dookoła i poszukamy czegoś nowego. Przebiegliśmy po cichu i nie widać. Jakieś puste hale, ale wysprzątane. Kula. Tutaj mamy również jakiś budynek szpitala naprzeciwko. Zobaczcie, jaki to był olbrzymi obiekt. Łącznie mamy jakieś 4 obiekty. Dajmy na to, że to jest pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty to jest ten łączny kompleks, w którym jesteśmy, chociaż również to są 2 osobne budynki. Łącznie 6 takich osobnych budynków. Zobaczcie. Wszędzie upychane było cokolwiek. Materac z plamą po środku, nie wnikam. Łoże szpitalne. Mnóstwo kółek od wózków, od tych łóżek. Cała paleta. Tutaj jakieś części samochodowe. Podbukietniki. To jest hit. Jeszcze tak umieszczone. Raczej każdy wie, do czego to służyło. No, dość ciekawe pomieszczenie. Coś tutaj po prostu udało się zobaczyć. Czekajcie. Magazyn. To był magazyn. Jesteśmy w magazynie. Tam mamy następne pomieszczenie. Natomiast jest puste. Jest wielkie i puste. W sumie to jest wielkością taka sama hala jak ta. Okej. Przesuniemy się obok. Mam nadzieję, że śpią. Chociaż wcześniej były.
jednego widać. Nawet zrobiłem ujęcie, zobaczymy, czy później będzie to widoczne. Tu chyba również były jakieś magazyny, nie? No wejdziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Aha. Wskoczymy sobie. Kości. Komuś trzeba pomóc. Dziękuję. W sumie to dzisiaj ten urbex to taki spontan, bo nawet o tym nie myśleliśmy, po prostu przejeżdżaliśmy i naszła nas taka myśl, że a może się uda. Kuźwa. Teraz ja zaliczyłem przypał. Świetnisko. Butle z tlenem nie dotykać tu z tymi rękami. Grozi wybuchem, czyli kiedyś były przechowywane tutaj butle. A teraz robi to jako kontener, jako śmietnik. Mnóstwo tych pomieszczeń. Tutaj nic ciekawego już się nie zachowało. O, no to zwiedzimy sobie jeszcze piwnicę, chociaż bez porządnej latarki nie wiem, czy ma to jakiś sens. Nie mamy przy sobie po prostu, tak jak mówiłem, to jest spontan. Ale zerkniemy i myślę, że to będzie w sumie ostatnie pomieszczenie, które uda nam się tutaj zwiedzić. Do tego budynku nie ma wstępu i nie będziemy nawet próbowali, bo obok jest ta cieciówka. W tym budynku szpitalnym byliśmy, ale nie byliśmy w drugiej części tego budynku szpitalnego. A wiem, że da się tam wejść. Więc jeśli chcecie, dawajcie znać w komentarzu, a na pewno zrobimy to dla was. I wejdziemy tam do środka. Tutaj też. Okej, zwiedzamy piwnicę. A nie, to jest jakaś kanciapa. Jakieś szafki i śmietnisko, nie ma sensu. Idziemy znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby się z wami pożegnać. I do zobaczenia za jakiś tydzień. To już wszystko, co chcieliśmy i udało nam się wam pokazać. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o lajkowaniu. Zostawcie jakiś komentarz pod spodem. Sorry, że jestem taki speszony, ale tam wiecie co jest, nie? Mam nadzieję, że uda nam się spieprzyć. Do zobaczenia w następnym odcinku Dark Travelsi. Udało nam się uciec przez płot, żeby nas nikt nie widział. Ale słuchajcie newsa, nie? Kawia ma taką torebeczkę, nie? No bo mówiliśmy, że nie jesteśmy przyszykowani w ogóle dzisiaj na taki urbex. I słuchajcie to. Tak. Zero przypału, nie? To, że to się udało, to jest naprawdę cud. Troszeczkę. Do zobaczenia. Pa!